Dzisiaj w szkołach zabrzmie ostatni dzwonek przed wakacjami. Większość uczniów uda się na zasłużony odpoczynek. Część z nich, dobrowolnie lub przymuszona sytuacją, poszuka pracy wakacyjnej. Sprawdziliśmy, jakie plany na najbliższe 2 miesiące mają uczniowie radomskich szkół. No jak na razie mam prawie tak w planach wyjechać, póki co za granicę popracować i tak to z kolegami, ze znajomymi wypocząć. A już wiesz, w jakim charakterze będziesz pracował? Na pewno w swoim zawodzie tutaj ze szkoły. Coś typu, nie wiem, kelner albo jakiś po prostu w hotelu praca. Po prostu za granicą. No, coś się znajdzie, bo teraz to ciężko. Twoja pierwsza praca wakacyjna to będzie? No, na pewno jakaś sezonowa. Coś się znajdzie, typu zbieranie, sprzedawanie albo jakieś w hurtowniach, nie wiem, na magazynach. A powiedz mi, a jak oceniasz ten rok? Ciężko było i czy jesteś zadowolony ze swoich wyników? No, zadowolony nie zawsze jest człowiek, ale spokojnie, było miło, minęło szybciutko i myślę, że następny rok, już matura teraz za rok, to człowiek się będzie brał za siebie. Rok szkolny był dosyć wymagający, było trudno, musieliśmy dużo się uczyć, starać, teraz mamy wakacje, no myślę, że sobie znajdę jakąś pracę, żeby odłożyć no, na jakieś ewentualnie wakacje ze znajomymi, no i myślę, że wyjadę gdzieś właśnie ze znajomymi gdzieś do Łeby, odpocząć trochę, zebrać trochę sił na przyszły rok. Ja myślę, że będę w domu, a jeśli coś znajdę, to będę pracować, ale tak to myślę, że będę odpoczywać. A jak podsumowujecie ten rok? Dużo było pracy, czy jesteście zadowolone z efektów? Jestem zadowolona, no było ciężko, ale jakoś dałyśmy radę. Czeka nas teraz ciężka praca, bo mamy teraz maturalną klasę. No i jeszcze zbieramy siły, żeby podołać temu wszystkiemu i zdać maturę jak najlepiej. Praca wakacyjna, prace sezonowe typu zrywanie wiśni, no i wypoczynek. Gdzie się wybierasz? Anglia, może Norwegia, jeszcze zobaczymy. A zadowolony jesteś z efektów swojej pracy w tym roku? Mogłem się postarać troszkę lepiej, ale tak, w zupełności. Życzę Wam, drodzy uczniowie, żebyście zawsze dokonywali dobrych wyborów, zawsze żyli w zgodzie ze sobą, a na swojej drodze spotykali tylko mądrych i wartościowych ludzi. Pamiętajcie, o czym mówił mały książę. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem. Teraz jednak, moi drodzy, przede wszystkim życzę Wam wspaniałych, udanych, cudownych wakacji. Jeszcze nie wiem, gdzie jadę na wakacje, no bo na razie nie wiadomo, bo mój dziadziuś jest w szpitalu i nie wiadomo, gdzie wyjedziemy. Chcę wyjechać do Zielonej Góry. A kto tam na Ciebie czeka? Tam jest moja siostra, babcia. Chciałabym spędzić wakacje nad morzem. Będę się bawić, dużo odpoczywać i też na dworzu i bawić w ogóle. I proszę Państwa, szczególna nagroda tak dla obsługi medialnej, dla redakcji serwisu informacyjnego Co za dzień, honorowy tytuł przyjaciela szkoły. Zapraszamy serdecznie przedstawiciela. Znaczek może być przechodni oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rok szkolny 2011-2012 dobiegł niestety końca. Mówię niestety, ponieważ żegnamy się z naszymi szóstoklasistami. Mieliśmy ich w tym roku szkolnym 140. Wspaniałe dzieciaki, które zasłużyły na wspaniałe nagrody. Od wielu lat są przyznawane u nas takie statuetki, kaziuki. To są nasze szkolne Oscary, które są rozdawane w kilku kategoriach. Nie tylko za naukę, ale również za aktora, na przykład za plastyka. Cieszą się one niezmiernym powodzeniem i rzeczywiście uczniowie o nie szczególnie walczą.